Witam was widzowie bardzo serdecznie w kolejnym odcineczku, kurde. Przepraszam was, że tak tutaj z buta zaczynamy od razu. Lekki jest rozgarbiarz, bo widzicie już tu sąsiedzi u mnie są. Jest Zbyszek, tam jest Andrzej. Kurde, to idzie wszystko. Cześć panowie, przywitajcie się tu. Ja tu nagrywam vloga, od razu zaczynam. No, pioneczka Andrzej. Słuchajcie, chodzi o to, że my od razu już, kurde, tutaj z buta ruszamy. Ej, świnia mnie uciekła! Gdzie? No tu, cholero, wracaj do obory! Cholera jasna, ty, ucieka mnie! Ucieka mi! Stój! Cholera, wracaj się! Ało, przyszła siano żreć, patrz! Dobra, niech pójdzie. Dobra. Może ona wytresowana. Może ona wytresowana, ale dobra, widzowie. My ruszamy, zobaczcie, zestawy są już przygotowane. Zbyszek przywiózł tutaj już swój pług. Patrzcie, przygotował swoją lawetę do bel. Odinstalował, proszę ja ciebie, tutaj te swoje opory tutaj do bel, te burty, żeby idealnie można było ładować tutaj, kłody drzewa, wiecie o co chodzi. Andrzej przywiózł, zobaczcie, tutaj ten swój długi pług. Podczepimy go do Maseja mojego, ja będę nim robiła. Andrzej wtedy weźmie tą swoją obrotową czwórkę, też tam będzie robił, ale w międzyczasie najpierw naładuje tutaj te kłody drewna, tam pozbiera i tak dalej. No a my ze Zbychem będziemy orać, nie? No dzisiaj właśnie, widzicie, jest taki rozgarbiarz i w ogóle, dobra, chodźcie panowie, podczepimy najpierw pług tutaj, pomóżcie mi. Ja tu wycofam. No i cofak na razie. Dobra, o! I dobrze. No jeszcze? No. Dobra, luks. No i słuchajcie, to tak, to ja już jadę, ja tam zrobię pierwsze kółko, zacznę jakoś orać. No a wy panowie musicie jakoś potransportować te zestawy, bo to tak jak widzicie widzowie, dzisiaj w polu no będzie wszystko trochę... na hura. Tak, wszystko na hura, wszystko tak wiecie, dużo i w ogóle będzie dzisiaj trochę zestawów w polu, no bo to i tak, i klasy z lawetą, i fend będzie pod pługiem. I drugi fend będzie chyba pod pługiem, tak? Mój Masej tu pod pługiem. Tam jeszcze no odwrót trochę, ale no. No to tak jak mówię, tylko inaczej. Wiecie o co chodzi. W każdym razie dużo roboty, dużo zestawów w polu. Właśnie o to chodzi. Dobra, zajeżdżamy. Proszę ja ciebie, ja tu już opuszczam pług. Trzeba rozważnie, kurde, te pierwsze kółko zrobić. Myślę, że w ogóle tak z widoku drona. Zbierz na prawo weź. Z widoku drona może zrobię te pierwsze kółko, żeby tu nie zdiablić nic, o! Cyk, proszę ja ciebie. Opuszczamy i lecimy, kurde. Ja tu jeszcze bez trochę mniejsze kawałki, bo to nie abator, że się pomieści na tą przyczepę tutaj. Tak, tam musisz trochę poskracać. Czekaj, ja w ogóle widzę, pokażę. Zobaczcie, ile tutaj Zbyszek też naprawdę ma sporo roboty. Jeżeli nie widzieliście poprzedniego odcinka, to zapraszam bardzo serdecznie zobaczyć. No bo właśnie kupiłam ten nieużytek tutaj od takiego małolata, bo jego ojciec tam w Stanach, czy tam gdzieś, czy tam w Niemczech, no i on to tak przez mało lata wszystko poszło. No a my musimy to wszystko teraz, wiecie, posprzątać i w ogóle, żeby to doprowadzić do stanu użytkowania rolnego, jako pola, wiecie o co chodzi. No ale dobra, nie będę już tu gadała, zabieramy się do roboty. Dobra, ruszamy, raz, dwa panowie, ja tutaj pierwsze kółeczko zrobię elegancko. Bo to wiecie, to wymaga, kurde, akurat precyzji niemiłosiernej, żeby tutaj nie wyjechać nigdzie poza miedzę albo coś, no bo jednak tej miedzy trzeba tutaj trzymać, żeby nie wyjechać za pole. A ty tam, Zbysiu, co robisz teraz? No już jadę fendem na pole. Dobra, super, Zbysiu. Kurde, ale powiem ci, Masej z tym pługiem piątką idzie luks, nie pyta nawet. O, ładnie tu dojadę. Kurde, panowie, ale powiem wam, pole będzie ogromne teraz. Cholera, wyjechał mnie. Pole będzie ogromne. No jedź. Łachudro. Dobra, cyk. I może od razu, kurde, bym taką... Nie wiem, czy to robić dookoła. No muszę dookoła, bo teraz ty tam jedziesz, to dobra. No ja tu opuszczę i dookoła. Później to wiadomo, się jeszcze jakimś kultywatorem czy coś poprawi. No bo... I tak tą ziemię trzeba będzie jeszcze mnóstwo razy obrobić, zanim ją doprowadzimy do takiego stanu, wiecie, użyteczności w 100%. No bo trzeba pamiętać o tym, że to jednak był nieużytek, nie? Że tutaj tych korzeni,
i tak dalej, łatwo się nie wytępi z tej trawy, z tej ziemi. Wiecie, o co chodzi, nie? No to tak wiadomo, samo, krzaki to. Tak samo te krzaki teraz są zaorywane i tak dalej. Przydałoby się nawet jeszcze jakimś, jakąś glebogryzarką to zrobić, jakimś głęboszem czy coś później. No ale to wiecie, z czasem, z latami to będzie się wszystko ogarniało. Już te korzenie będą próchnieć, tam będzie się to wyorywać i tak dalej. Myślę, że z czasem ładnie to wyjdzie. A jak tam tobie idzie, Andrzeju, tutaj? No i to trzeba poprawić rękami tutaj to, bo to... No tam czasem trzeba to coś tam dopomóc, nie? A, ja tu nie zrobię, bo tutaj są to teraz ciężko. Te głody. Dobra, to ja dojadę, ja tu się przetnę tutaj, o. Dobra, żeby wyrównać ten kawałek. Żeby po prostym, ja wiem, o co chodzi. Dobra, ja tutaj opuszczę teraz. Teraz tu polecę. O, cyk. I teraz tu. Bo to też tak nierówno na skręcie oraz to niedobrze. A tu jak przetniesz, to będzie ładnie, wiesz, chodzić. No i co myślicie, panowie? No, uda nam, jak obstawiacie? Uda nam się to dzisiaj zrobić? Tam jak Andrzej też te belki, znaczy no, te drewno z przodni i tak dalej, to i Andrzej do nas dołączy tu z pomocą. To wiecie, na 3 zestawy to już będzie lepiej szło też. A 3 zestawy to moment. Ile my tu już zrobiliśmy połowę? No już kurde. Chwilę. Kawał. A poczekaj, może ten, Zbysiu byś tu podjechał do mnie? Podjedź tutaj do mnie, to zaraz. Jadę. Pykniemy jakieś ładne zdjęcie, żeby wiesz, tu w ciężkiej pracy i tak dalej. Kurde, Zbysiu, będzie luks focia. Będzie fociak jak bum, cyk, cyk do filmu. Dobra, robimy, żeby tu nie zwlekać za dużo, bo robota też musi być zrobiona, wiesz o co chodzi. Dobra, cyk. No tak, do wieczora na pewno skończymy. Myślę, że powinniśmy, bez problemu. Ty tutaj obracałeś, to w ten sposób, czekaj, tutaj brusta. No, od lewej pani nie wiecie, no. Dobra, elegancko, w ten sposób. Bez obrotu, że tak powiem. Bez obrotu. Jak tam u ciebie, Andrzejku, idzie te drzewa, co? Aj, zwalają się, jakoś nie wiem, co. No, tam musisz, tam widziałam, Zbyszek wędzie położył te pasy do spinania, to weź od razu najwyżej zapinaj, żeby wiesz, to tam się działo, żeby się trzymało. No, się... Pasem zapinę i dobra, i żebyś tam się nie musiał przejmować. No ale ogólnie... No, dobrze wtedy, jak złapnie pasem. Ogólnie jeśli chodzi o ziemię, to patrzcie, tak za bardzo jakieś korzenie i nie widać ci coś. O, tu widzę, że jakaś gałąź się wyorała. Tu jakaś gałąź o, się wyorała, jakiś korzeń. To też tam będzie trzeba, ja najwyżej zaraz Andrzejowi tam zaniosę, na przyczepę rzucę. Się do pieca weźmie, się spali w cholerę. A może to z drzewa jakiegoś tego? A może z drzewa zostało, wiesz, jak my tutaj tym mulcherem czy coś tam robiliśmy, te drzewa tam na poprzednim vlogu, to może coś tam niedokładnie zrobiliśmy i zostało. No nieważne, jest w każdym razie, tak. Jest przyczepa, to trzeba wziąć i dobra. Tylko. Dobra, to już ja teraz obrócę pług i przejadę teraz na tą stronę tutaj. No dobra, tylko mi tu coś... Tam pewnie tej gałęzi pędem. Chyciłeś, czy co? No trochę chyciłem, musiałem cofnąć. No jak tam fend daje radę dobrze? No dobrze, daje radę, idzie. Ale to wiesz, ale z piątku myślę, żeby nie to. Ale wiesz, czyja to zasługa? No czyja? No moja, że ci na czerwono go pomalowałam, bo czerwony to szybki. No, zielony to mocniejszy. Oj, już tam sobie nie dokładaj, Zbyszku. No co, źle mówię? Dobrze mówię. Już tam nie wymyślaj, cholera. Jak tam, Andrzejku, tak cicho siedzisz, nic nie gadasz? Pewnie... Skupiony muszę być tutaj. A, pewnie się wkurzasz, coś tam pewnie nie idzie tobie pomyśli. No, wiedziało pani. Dobra, cyk. Nie trudno się domyślić. No, ja wiem. Najwyżej, wiesz co, ten, Zbysiu. Terek, tu podjedziesz, no. To weź znowu tak przetnij te pole kawałek. Tam może do Andrzeja, żeby on na spokojnie na razie robił, żeby tam ładował. Tak, to zaniosę to. I zanim my tu odcinek zrobimy, to ten odcinek tu zoramy, to najwyżej Andrzejek tam już dokończy.
No to weź tak. O, ładnie idzie, widzę. Jeszcze ja tak, wiesz co, teraz dojadę do końca i pojadę zaraz tam pod ten słup ładnie oborem dookoła słup. Tak no. Myślę. Dobra, tu słup oborem, no. Żeby tam no, ładnie było. Kurde, te krzaki, to wiecie co? Dobrze, że ja swojego pługu nie używam, bo kurde, szkoda by mi było go katować w tych krzakach. Dobrze, że wy swoje sprzęty użyciliście, panowie. No, fenda pani pomalowała to i pług pomaluje. Oj, 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 no weź już tam. Co ty, Zbysio? To cię nie taka no hojna. No, a na fenda było pieniążków. No, ale to z fendem to inna historia, no. Przecież ja kupiłam, wiesz, farbę po taniości. To i na pług można po taniości kupić. Ja bym się nie obraził, bo pani mi pomalowała. Dobra, to tam za 200 kupię farbę znowu od Chińczyka. No i będziemy grało. I będziemy kwita, nie? No. Kurde, o, tutaj to teraz jadę przez takie krzaki, że ja pierdzielę, aż mi do Maseja wchodzą. Ło, ale pług dobrze kryje. Ty to Andrzejku wiesz co kupić, wiesz jaki sprzęt zakupić, żeby było dobrze. Dobre te pługi. A ja tak ci powiem, Zbyszku, ja to na Andrzeja gadałam. A, kupił pług piątkę, ciekawe czym on to będzie ciągał. Koniec końców dobrze, że tą piątkę kupił, bo teraz ja Masejem mogę go ciągać. I dobrze idzie. Ale też mógł. Jeszcze klasem też tak mogę. Co, klasem też idzie? Przecież klas więcej koni ma niż Masej. A, to ja nie na temacie, widzisz. A tu jeszcze zostało kłód, cholera. Dobra, zaoram to kłodę. Czekaj, ją trzeba przesunąć, kłód. Moim pługiem. Ja tu ją przesunę i będzie dobrze, ja tu cofnę, dooram. Bo mnie przeskoczył pług. O, cyk. Tu się później jeszcze jak obrono, czy czym to porówna wszystko, bo na razie to tak... Ni to co, ni to tamto. O, pyk, elegancko. O, proszę ja cię. Ja tu przeciąłem, to pani tu wokół słupa podjedzie. Dobra, to ja teraz podjadę tutaj i wokół słupa tam zrobię. No, i będzie wtedy grał. Obrócę teraz ino pług i zaraz podjadę tam w koło słupa zrobię. A, bo ty koło słupa żeś odciął, super. Ładnie, dobra. Ty to jesteś, kurde, agent Zbysiu bystry. A, to pani tak gada. Na styk. A jak, słuchajcie, będę musiała tu jakieś badania może na tej ziemi zrobić i w ogóle. No ale jak myślicie, no, jaka to będzie klasa ziemi po tym lesie? No, ja wiem, nie wiem. No ja to się nie znam. Chyba szósta. To najlepsza chyba. No mi się wydaje, że pierwsza to najlepsza. Nie, najlepsza będzie szósta, będzie tam i zazdrościli. O, to niech tak pani myśli. Dobra, widzowie, ja myślę, słuchajcie. Nie, Zbysio, ty się nie znasz. Widzowie, wy to mi widzowie napiszą. Dobra, widzowie, wy mi napiszcie, jaka to będzie klasa, bo Zbysio to jest kurde naczelny hejter i on mnie, wiecie, trochę zazdrości, że ja mam teraz takie pole, a on ma mniejszy aerał niż ja. No i on specjalnie, tak wiecie, hejtuje, dopowiada sobie, żeby ja niby wyszło, że ja mam słabe pole. Wiecie o co chodzi, bo on ma mniej hektarów i zazdrości, o to mu chodzi głównie. To już taki Zbyszek jest. Ale możecie mi w komentarzu powiedzieć, jak myślicie, jaka tu będzie klasa. Ja obstawiam oczywiście klasę pierwszą, najlepszą. No dobra, ja tutaj zrobię... No to chyba wszystko. No dobra, to jak wszystko, to odstaw gdzieś tam na boczek ten zestaw ci coś. I dawaj byś tam nam tu pomógł orać. To wiesz, zawsze w 8 to szybciej jak w 3. A ma pani w tym szrocie GPS-a może? Przepraszam? No się pytam, czy ma pani w tym złomie GPS-a? Czy ja to mam uznać jako obelgę, Zbysiu? No nie, no ale to nie jest pani ciągnik, to nazywam rzeczy po imieniu. No ale sugerujesz, że ja jeżdżę szrotem? Tak. Oj, to nieładnie mówisz. Ja może i mam GPS-a, ale ja nie umiem obsługiwać takich sprzętów.
Bo ja ci powiem, ja starszej daty, kobieta. U mnie to się miece palikiem wyznaczało i tyle, a teraz to jakiś tam w tych internetach mają pozapisywane, ja nie wiem, Zbysiu. Byś mnie tam nauczył, kiedy te piesy obsługiwać, to wtedy jo, ale tak to... To nic tego. Mogę podłożyć. To byś no mam nadzieję, że pani chociaż kupiła te pole... Jak kupiła, a nie, że jak kiedyś. Nie coś. Patykiem jakimś wyznaczyła. Nie, no teraz to tam rozpisane wszystko, dokąd pole tutaj tego i wiadomo. To nie no, to pole... Te, co tu robimy, to na pewno moje. Tu żadnej zadymy nie będzie, się nie martwi. A zresztą, Zbysiu... No, jakby było to. To ja się... zwykłowałem, że te pasy takie są. To ja spiłem tak, że nie powinno nic się ruszyć, się zruszyło trochę. A to... Dobra, dobra, tam nie narzekaj, to to drewno do spalenia idzie, kurde, Andrzej, co ty? Ja to tylko tak, mówię. Ale nie, to ładne drzewo, ja może na wiatkę se wziął. Kupi. O masz, a co ty tam byś budował? A, bo ty chcesz tam budować pod te bele, co żeś ino gadał mi. No, no, coś trzeba. Co żeś te, to działkę od mnie kupił, tak? No tam chcę właśnie, no. No to nie wiem, coś tam może dogadamy, dobra, to ja tam najwyżej do opału, to ja węgla mam, no. To najwyżej ty te drzewo weźmiesz już tam, dobra. No ale to i tu Andrzejowi za jakoś pomoc. Się dogadamy. I Andrzejowi za pomoc, wiesz, też trzeba coś dać, nie? Bo chłopak później będzie gadał, że on za darmo robił, a to wiesz, ja to honorowa kobieta. U mnie pan nie ma za darmo. Bo i nie będzie gadał. Nie no. Andrzej to akurat za bogaty, żeby on za miskę robił. Wiesz, on to ten VIP! Nie pamiętasz, jak żeśmy na zlot weszli? No pamiętam, pamiętam. No, to VIP. Ale to nie przez jego, tylko przez ciotkę. Ta, ale wiesz, on te ciotki ma na merce i tak dalej, to Andrzej się poczuwa trochę. O, o, o. Co tam, Andrzejku, cicho siedzisz? Aj tam, co tu gadasz, muzyka w radiu leci, to ogień. A co ty, smutny, Andrzej? Aj tam, tak się nie chce nic całego rano. Powiem pani. Nie! Powiem szczerze. Się nie przejmuj, słuchaj. Zobacz, jakie pole będę miała. A, i ty się tym przejmujesz. Ja będę miała większe pole jak ty, jo? Znaczy, teraz do ciebie czułam, Andrzej. Ja do ciotki przezwonię i łąkę mam przynajmniej. A, no jo, bo ty bogato masz to ciotkę. Ty, Andrzejku, to jak ona kiedy kipnie, jak tam kopila wyciągnie, to... Podzielisz się majątkiem ze starokozielanką, co? A tam to kilka osób jadnych już jest na to. A to co, dużo rodziny macie pewnie? No trochę jest, ale niby w spadku ma coś tą chałupę. Stanach? Tylko dwa samochody, coś takiego, jedno. Czyli co, wyprowadzasz ogólnie... się od nas, tak? Nie, nie będę, ja nam to raczej sprzedam, albo zostawię jako pamiątkę. Dwa samochody, żeby ale to dostały. Słuchaj, to jak wy takie bogate i w ogóle to tobie się opłaca, kurde, na gospodarstwie pracować. A jakie bogate, pani mówi o nim, a nie o mnie. Nie no, no ale wiesz, ja mówię do jego, że jego ciotka i w ogóle ojcy i wszyscy. A, no, matka, to tak. Matka, konia, szwagra, brat, nie? No to wtedy tak. Znaczy no, ciotka żyje swoim życiem, a żyje swoim życiem, no i to jakby... No ale ciotka ci donaty daje. No to, że daje, no bo to jest rodzina i tak dalej, no ale gdyby bez tego, to ja pewnie bym dalej 60 karmi. A weź się jej zapytaj, czy jej się nie przypomniało, że ja to też jej rodzina może. Mogę dać numer, może pani porozmawiać. Dobra, na WhatsAppu bym dla pani tam dał. Dobra, to kiedy mnie dasz numer, to ja do niej przedzwonię. Tylko niech pani nie mówi, że to ode mnie. Że od ciebie? Nie. Czemu? Żeby nie. Później... A, proszę. To ja się... Wiesz co? To ja się przedstawię, że ja jestem jej synowa, bo coś, że niby my się ożenili. O, wątpię, żeby uwierzyło. Czemu? No ja też wątpię. Czemu? No nie uwierzysz tak już. Ja przystojna, panowie, co wy? Ja wiem, że ja się wam trochę podobam. No nie, a skąd? Wiem, że podałam, się podkochuje ta we mnie.
Andrzejek może tak, ale ja to nie. Nie, przyznaj się. Ja mam jedną w domu. Tak, ty masz jedną. Ty co robisz, masz inną, cholera. Nie, to tylko jedną. Oczywiście. Ja widziałam... To mi się tylko tak trafię, że każdy ma jakiś numer. Ja widziałam ostatnio... Ale nie wiem. Widziałam ostatnio jej te szpilki tam na tych, na schodach, cholera. Noga jak u słonia. Ja jej dałam widzowie, nie wiem, tam oglądaliście albo nie, jak do Zbyszka kobieta przyszła na noc, to cholera stopa jak Yeti, tak wam powiem. Ale to już, żeby tam nie ubliżać nikomu, no powiem wam, ja noszę numer 47, myślałam, że dusi. Ale jak zobaczyłam tamte kurde kopyto, no mówię wam, myślałam, że wielka stopa ruszyła na Mazowszany. No, od razu. Ty, śmiechem, żartem, tużem pożartowali, pośmiali się i ustalili ślub, że tak powiem, z Andrzejem, ale my już tu prawie pole zrobili, panowie! No to. Zobaczcie, jak ta orka poszła ekspresowo! Wy czajcie no. Bazę? Co, bo tam, co już, tam już nic nie zostało, tu jeszcze jeden przejazd, no kurde blade! Ładnie to wszystko wyszło. Gdyby nie to drzewo, to już dawno by skończone było. No ale popatrzcie, teraz tak z lotu ptaka, lotu dronem, patrzcie jakie to jest gigantyczne pole. Masę i tu fent, czy klas, patrzcie jak oni małe na tle tego pola, to jest naprawdę kurde gigant. I pomyślcie, że jeszcze niedawno tu drzewa rosły, krzaki były, a teraz ładne, wyrównane, prościutkie pole. No kurde, jestem dumna. Panowie! Cieszę się, że tak ładnie wyszło, że tak ładnie to ogarnęliśmy. Ja myślałam, że nam to zajmie z tydzień, te ogarnianie w ogóle. Powiem wam, że z początku się jeszcze trochę stresowałam. Czy to brać, czy nie, czy to dobra decyzja. O, ja widzę tu jeden pieniek niezrobiony. Trzeba będzie go tu wydłubać, no. Wykopać jeszcze. No to jeszcze do końca robota nie skończona, ale blisko już mamy. No weź tu podetnij trochę i ten. No dobra, nie będziemy przedłużać, słuchajcie, ja wam dziękuję za oglądanie. A my idziemy to uścić i tu się z chłopakami rozliczyć. Trzymajcie się, do widzenia i pa, pa.